Witam was wszystkich, ja jestem Czarny Pan, a to jest kolejny odcinek mojej polskiej serii granej na mapie Zielonka. Mój pracownik, siejący dla mnie buraki, skończył pracę, dlatego puszczam go teraz na kolejnym polu, ostatnim, które będzie obsiane tej wiosny i tutaj będzie siany pasternak. Jestem w tym momencie na polu numer, no właśnie, przez chwilę nie widziałem, na polu numer 54. To właśnie tutaj będzie pasternak i już tego pracownika sobie puściłem, więc myślę, że w dzisiejszym odcinku więcej go nie zobaczymy. Nie no, może aż tak drastycznie nie będzie, natomiast teraz zamierzam zająć się zupełnie czymś innym. Tutaj na polu numer 52 jest zaparkowany mój traktor. Zobaczmy sobie tutaj. To jest traktor wyposażony w chwastownik. I ten chwastownik jest z jednej strony naprawdę fajnym narzędziem, ale z drugiej strony trochę bezużytecznym. Popatrzcie tutaj na pole numer 52, a właściwie na ten początek tego pola. Prawie całe pole jest takim jasno-niebieskim zielonym kolorem, ale tutaj mamy kawałeczek ciemniejszego zielonego. Oznacza to, że chwasty już są całkiem spore. To co widzicie z tyłu, to jest chwastownik. Natomiast, żeby pozbyć się wszystkich chwastów, będę potrzebował czegoś, co nazywa się pielnik. I teraz zobaczcie, tutaj po lewej stronie rosną sobie zarówno chwasty małe i duże, i średnie, a tutaj rosną sobie już chwasty tylko średnie. Ich jest mało, one są również małe, ledwo widoczne, ale jak się przypatrzycie, to widać, że coś tutaj sobie rośnie, co rosnąć nie powinno. Dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od wizyty w sklepie. To jest też pierwszy materiał tutaj w tej serii, do którego zdecydowałem się włączyć wszystkie DLC, które zostały wydane już do Farminga 22. Nie oznacza to, że od razu będę z nich korzystał, natomiast chcę mieć po prostu możliwość, jeżeli będzie taka potrzeba, po prostu w przyszłości. Oj, zniszczyłem sobie troszeczkę łąki tym chwastownikiem, ale to nic, na szczęście nic wielkiego się tu nie stało. Jadę tym chwastownikiem na razie do sklepu. W międzyczasie zobaczcie sobie, tam po lewej stronie rosły drzewa, no ale poza odcinkiem, tak jak mówiłem, ja sobie je już wyciąłem. Do tematu leśnictwa, można powiedzieć, wrócimy, dlatego że jedną rzecz będę musiał jeszcze tam zrobić. Nie będzie to żadna długa praca, myślę, że maksymalnie kilka minut mi ona zajmie, no i będzie ona też dość satysfakcjonująca. Na razie jednak decyduję się sprzedać ten właśnie chwastownik Gorenz Puller 450 i zamierzam iść do sklepu kupić sobie coś innego. Zamierzam kupić sobie pielnik. Gdy wejdę sobie do sklepu, tutaj muszę znaleźć odpowiednią kategorię, o, kategoria chwastowniki i muszę znaleźć pielnik. Popatrzcie, to jest chwastownik, a to już jest pielnik. Wiecie, ile jest pielników w Farmingu 22? Niedużo. Właściwie to tylko dwa. Dostaliśmy jeszcze pielnik wraz z DLC Horse Aggravation, ale to jest zbyt droga maszyna i w ogóle nie mam ciągnika, który by miał 250 koni mechanicznych, więc to odpada. Natomiast 140 koni to już jest moc, którą dysponuję, więc zdecyduję się na wykorzystanie tego oto pielnika. On jest od marki Einbeck. Wykupię sobie go, 51 tysięcy mnie kosztuje, więc całkiem sporo. No i teraz wskoczę do mojego Ursusa i będę po prostu pozbywał się chwastów. Puszczę prawdopodobnie pracownika za jakiś czas, sam będę się zajmował innymi rzeczami, ponieważ tak jak powiedziałem, muszę jeszcze zrobić porządek właśnie w tamtej okolicy. Wyciąłem wszystkie drzewa, które miałem wyciąć, chociaż może jeszcze jedno zostało, no ale to zobaczycie później. Mam tylko nadzieję, że nie będzie mnie tutaj przeważać, bo ten pielnik może być dość ciężki. No ale dobra, zajmijmy się na razie pielnikiem, potem zajmę się wycinaniem lasu i generalnie ogarnianiem wiórów, bo tam ich dość sporo się udało zrobić. Zobaczycie to zresztą dzisiaj, natomiast teraz tak, rozkładam sobie pielnik, to jest naprawdę potężna maszyna. To nie jest jakaś byle jaka maszyna, to nie jest byle jaki sprzęt, tylko to ma 9 metrów szerokości roboczej, więc zobaczcie, że to jest potężny kawał sprzętu. No i teraz tak, trzeba to oczywiście opuścić, automatycznie powinno się to włączyć, to znaczy to się nie włącza, to po prostu tak działa. Te tutaj kółeczka takie, jak widzicie, takie żółte kółeczka wyrywają chwasty, te średnie chwasty, no i dzięki temu właśnie jestem w stanie pozbyć się ich z pola. Czy tak to faktycznie wygląda? Dokładnie tak, ponieważ teraz na polu numer 52 nie ma żadnych chwastów. Bardzo mnie to cieszy, tak powinno być od początku. Oczywiście mógłbym te chwasty wyłączyć w ustawieniach, ale przecież nie o to chodzi, bo chcę grać tutaj w miarę realnie. Chwasty mogą się pojawić i jeśli nie będę ich ogarniał na bieżąco, to po prostu wyrosną na moim polu i wtedy będę musiał potraktować je po prostu herbicydem.
Herbicyd jednak zmniejsza plony o 10%, więc nie jest to takie nieinwazyjne. Dodatkowo sam herbicyd też kosztuje sporo pieniędzy, natomiast przejazd takim chwastownikiem to jest najtańsza metoda, żeby pozbyć się chwastów z pola. Swoją drogą zobaczcie, jak to pole teraz wygląda, bo z tej perspektywy moim zdaniem prezentuje się naprawdę interesująco. Tutaj po lewej stronie mamy uprawę, która już nie ma żadnych chwastów, natomiast idąc dalej, tych chwastów jest jeszcze całkiem sporo. Zobaczcie na kontrast kolorystyczny, tutaj gdy tych chwastów jest dużo, to całe pole jest takie bardziej zielone. Niech nas to nie zmyli, naprawdę wygląda to dość ciekawie, ale jednak wolałbym mieć pole, na którym po prostu chwasty nie rosną. W tym momencie jedynym polem, na którym są chwasty, jest pole numer 52, natomiast domyślam się, że pole numer 50 oraz 51 i w tym również 54 również zostanie porośnięte chwastami. Te pola zostały dopiero rozpoczęte, jeśli chodzi o proces tutaj, można powiedzieć, produkcji naszych warzyw. Dopiero przecież zasiałem to w poprzednim odcinku, więc dzisiaj musimy robić sobie tutaj akcję z chwastownikiem tylko i wyłącznie na jednym polu. Na pozostałych dwóch będę musiał się tym zająć po prostu za jakiś czas. No i teraz tak. Tutaj przejedziemy sobie jeszcze kilka razy po polu, może nawet nie będę do tego zatrudniał pracownika, bo nie ma takiej potrzeby, przynajmniej na razie. To jest zbyt małe pole i zbyt duża maszyna, zbyt duża szerokość robocza jest tej maszyny, żeby była potrzeba zatrudniania tutaj jakiegoś pracownika. Natomiast ja sobie teraz jeszcze przeskoczę w inne miejsce. Tutaj pozbywanie się tych chwastów po prostu zakończę sobie nieco później i przejdziemy sobie jeszcze do mojego pola, ponieważ tam mam zamiar coś wam pokazać. Przejdziemy sobie do mojej działki, można powiedzieć, może nie pola, bo to pole to dopiero pewnie tam kiedyś sobie zrobię, natomiast przejdziemy sobie teraz do działki, gdzie robiłem wycinkę lasu w poprzednim odcinku. Zaparkuję sobie na chwilę tym Ursusem i teraz popatrzcie tutaj. 8304 litry, tyle mamy właśnie w tym miejscu, akurat ciągnik od marki Massey Ferguson sprawdził się świetnie w tej roli, no i mam jeszcze przyczepkę pełną wiórów, tutaj tych wiórów udało się wyprodukować naprawdę sporo, wyciąłem prawie wszystkie drzewa, które tu były, zdecydowałem się jednak pozostawić kilka z nich, no i teraz muszę się jeszcze jakoś rozładować, zróbmy to w takim razie teraz, rozładuję sobie cały ten sprzęt od marki Heizomat, jeśli dobrze pamiętam, o, rozładuję teraz to wszystko, nie będę w stanie się ruszać za bardzo, ale to nic, już jest to ogarnięte. I teraz tak, ja ten sprzęt pojadę po prostu odwieźć do sklepu, bo ja go wypożyczyłem, chociaż nawet nie. Nie muszę go odwozić do sklepu, skoro on jest pożyczony, ja mogę go po prostu stąd oddać. Nie będę z niego więcej korzystał, przynajmniej na razie. To, co miałem tutaj zmielić, to zmieliłem. O, widzę, że została nawet jakaś gałązka. No trudno, trudno, został jeszcze taki mały konar, nic z nim nie zrobię, 77 kilo. To ustawię go, wiecie co, tutaj, w okolicy pieńka, bo ja te pieńki będę musiał przecież sobie jeszcze za jakiś czas zniszczyć. No i właśnie będę to dzisiaj też prawdopodobnie robił, tylko wcześniej rozładuję sobie jeszcze przyczepkę, jak widzicie ona się tu znajduje. Całkiem spora kupa tego powstanie, tak mi się wydaje, będę mógł sobie potem to spokojnie sprzedawać zimą, gdy cena będzie znacznie, znacznie wyższa, będzie się po prostu to opłacało robić. No a na razie ta kupa będzie musiała tutaj po prostu sobie poczekać, zostawiłem tą kupę trocin w tym miejscu, nie będę z nią nic robił, aż cena nie osiągnie te mniej więcej 1500 euro za 1000 litrów. Przyczepka marki Klas nie będzie mi w najbliższym czasie potrzebna, więc zostawię sobie ją tutaj na gospodarstwie, po prostu w tym miejscu. Cieszę się, że silos się wam podoba, moim zdaniem też on jest znacznie lepszy od tego, który był wcześniej. No i teraz jedziemy sobie do sklepu, dlatego że będę musiał jeszcze pozbyć się pieńków, które właśnie tutaj są na tej łące. Zobaczmy w takim razie, jaką maszynę mogę sobie ogarnąć ze sklepu tutaj właśnie do pozbycia się tych pniaków. Wejdę sobie w kategorię sprzęt leśniczy. Od razu mi się rzuca w oczy, że mogę wykorzystać właśnie tę maszynę 150 koni mechanicznych. Nie kosztuje ona jakoś bardzo dużo pieniędzy, natomiast ja oczywiście będę ten sprzęt musiał wypożyczyć. Nie ma niczego tańszego? Nie ma. 24,5 tysiąca. Czy jest coś tańszego? Popatrzmy sobie jeszcze dalej. Jest. Tutaj mamy jeszcze sprzęt, ale on nie jest podczepiany do ciągnika, tylko do koparki.
Więc nie, tego nie mogę kupić. Tam to było z Platinum DLC, natomiast to jest z podstawki, więc ja sobie wypożyczę za 1200 zł taki oto sprzęt i pojedziemy w takim razie, mam nadzieję, że uda się to podczepić do przodu ciągnika, zaraz zobaczymy, byłoby fajnie, byłoby mi wtedy łatwiej troszeczkę tutaj sterować tym wszystkim. To jest taki mulczer leśny, dzięki niemu będę w stanie ogarnąć sobie, ale tam tych sarenek na polu się pojawiło, mam ja normalnie dużo. Będę sobie w stanie teraz tutaj wjechać i po prostu zmulczować te wszystkie pięki, które w tym miejscu się znajdują. Jest ich całkiem sporo. Mulczar powinien sobie z nimi bez problemu poradzić. No i jak widzicie, tutaj zmienia się też oczywiście tekstura. To jest normalne, no bo to jest mulczar, normalny mulczar tutaj, więc bez kłopotu będę w stanie pozbyć się wszystkiego, co mi tutaj zawadza. O, podjadę sobie jeszcze tutaj w to miejsce. Bardzo dobrze ten mulczar się zachowuje. Chociaż zostawił tutaj troszeczkę, jak widzicie. Oj. Kawałek drewna tu zostawił, niedobrze. Myślałem, że tego nie będzie zostawiał. Myślałem, że pozbędzie się tego. No dobrze, i co z tym dalej? Poszło to? Okej, poszło. Dobrze, no to jedziemy w takim razie pozbyć się kolejnego pieńka. Może ja podniosę sobie ten mulczar teraz. Zobaczymy, okej, pieniek zniknął, to może to jest lepszy sposób, wiecie co, trzeba po prostu w ten sposób sobie tutaj jeździć, okej, teraz ten pieniek nie jest możliwy do usunięcia inaczej, no to w takim razie będę musiał sobie cofnąć, no i ogarnąć ten pieniek, dobra, zniknął, pieniek stąd zniknął, bardzo mnie to cieszy. Teraz tak, gdzie tu jeszcze jest jakiś pieniek? Widzę go tutaj, no to lecimy w takim razie z mulczerem, pozbędę się go, oj, jest jakiś problem. Zniknął pieniek, bardzo dobrze. No to jedziemy w takim razie pozbyć się następnego. Nie ma ich tutaj wbrew pozorom jakoś bardzo dużo. Najwięcej drzew, które ja tutaj wycinałem, to były drzewa, które pieńków nie zostawiają. Oj, tutaj chyba coś jeszcze zostało, tak mi się wydaje. Była animacja, czyli jak najbardziej. Zobaczmy dalej. Zostały te krzoki, ale tymi krzokami to ja się nie będę przejmował. Natomiast tutaj ewidentnie coś było, więc w takim razie będzie trzeba po prostu przejechać to wszystko mulczerem, tak żeby na pewno nic tutaj nie zostało. Oczywiście nie będę mulczował całego tego terenu, bo trwałoby to zdecydowanie zbyt długo. Natomiast muszę się pozbyć tych wszystkich pieńków z tego terenu, bo zamierzam tutaj postawić po prostu szklarnię. Mam nadzieję, że zrobię to już w przyszłym odcinku. Zamierzam właśnie postawić tutaj naprawdę kilka fajnych szklarni, żeby zacząć zarabiać dużo pieniędzy. To jest mega fajny sposób na to, żeby się tutaj w farmingu dorobić. Jeszcze tak tylko przejadę sobie i zobaczę, czy gdzieś przypadkiem nie ma jakiegoś takiego dużego pieńka. O, tu jest ogromny. Tu jest ogromny dziad, popatrzcie na to tylko. Ciekawe, czy on tak zniknie, jak ja sobie do niego przyjadę. On zniknął, dobrze. Bardzo dobrze. Tu jest jeszcze jakiś taki kikutek wystający z ziemi. Dobra, już go nie ma, bardzo mnie to cieszy. No i chyba tyle. Nie wiem, nie widziałem tu żadnych innych więcej pieńków. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Jeśli pominąłem, to oczywiście ja tu wrócę jeszcze z tą maszyną, nie ma innego wyjścia. Natomiast na razie wydaje mi się, że to jest po prostu tyle, że nic więcej tutaj nie będzie do roboty i będę w stanie stawiać już po prostu na tym terenie, moi drodzy, szklarnie. Tu będą musiały być szklarnie właśnie, tu będę chciał ich postawić kilka. Natomiast wcześniej zobaczmy sobie, pracownik zasuwa tutaj po polu, radzi sobie bardzo dobrze, no to ja może skończę ogarniać pole chwastownikiem. Może teraz uda mi się to zrobić, w ogóle muszę się przyjrzeć jakoś, bo czekajcie, stop, żebym nie wjechał tutaj na pole tym chwastownikiem, żebym przypadkiem czegoś nie uszkodził, chociaż nie powinienem, ale na wszelki wypadek to ja się po prostu ustawię w ten sposób. Okej, dobra. No to lecimy. Lecimy w takim razie. Jeszcze parę razy będzie trzeba tutaj przejechać. W ogóle się zastanawiam, jak to sobie ogarniać dalej tutaj to gospodarstwo, bo wiecie, ja sobie gram raczej tutaj na luzie. Zacząłem zarabiać już na tych zupach, zarabiam na tym całkiem fajne pieniądze. No tylko trzeba po prostu dużo czasu włożyć, żeby zarobić właśnie te pieniądze. Nie jest to wszystko takie proste. Tutaj dość wolno działa ta fabryka zup, natomiast będę chciał tego lata, jak widzicie mamy kwiecień, no to tego lata będę chciał dostarczyć do tej fabryki naprawdę dużo więcej warzyw. Będę tutaj robił wykopki prawdopodobnie na dwa ciągniki, bo nie ma innej możliwości i oczywiście na kombajn samobieżny. Też nie ma innej możliwości, natomiast w tym momencie pieniędzy mam mało, a będę się zbliżał do kupna kombajnu. Będę musiał kupić sobie tutaj nowy kombajn, będzie to Class Dominator, no i zobaczycie go w jednym z kolejnych odcinków. No, tutaj powoli nie będzie już dużo więcej pracy do wykonania. Na pewno będę musiał zrobić jeszcze nawożenie tych pól, a potem to już naprawdę powinno iść z górki. No dobrze, natomiast jeszcze wcześniej muszę skończyć odchwaszczenie tego pola, ale powiem wam, że idzie to naprawdę dobrze.
No to mniej więcej z tego ujęcia powstała miniaturka do dzisiejszego filmu, jakby ktoś pytał. No to ja sobie jeszcze w dzisiejszym odcinku przejadę tutaj teraz po tym polu ze 2 czy 3 razy. Myślę, że 3 razy to jest max. Ursus generalnie sprawuje się świetnie, ma naprawdę wystarczającą moc, żeby spokojnie zrobić tutaj większość prac polowych, które w tym momencie wykonuje. Zobaczmy sobie jeszcze, czy gdzieś czegoś nie pominąłem. No nie pominąłem, na polu numer 52 wszystko jest ok. Będę musiał oczywiście przyjechać tutaj i nawieźć te wszystkie pola i to oczywiście jeszcze w tym miesiącu. Nie wiem, czy nie zatrudnić sobie do tego pracownika, bo jest to bardzo możliwe, że właśnie tak się zdecyduje zrobić. Przejadę sobie teraz tutaj, o, jakiś chwast większy się pojawił, no to on nie zostanie w żaden sposób usunięty. Natomiast ten chwast w rogu pola to było coś, co oczywiście rosło sobie już tutaj od dawna. To nie zostało skultywatorowane, bo nie wiem, czy wiecie, ale tutaj na tym polu najpierw musiałem przejechać kultywatorem, żeby zniszczyć wszystkie chwasty, które wyrosły wcześniej. Bo tutaj naprawdę chwasty były już bardzo, bardzo rozwinięte. One sobie wyrosły jesienią, kwitły sobie przez zimę, jeżeli można tak powiedzieć, bo oczywiście chwastom to normalnie mróz tutaj nawet w tej grze nie szkodzi. I dopiero na wiosnę one pojawiły się tak duże, takie piękne, że jedyne co mogłem zrobić to przyjechać kultywatorem i wszystkie je tutaj zniszczyć. No i dopiero potem przyjechałem sobie siewnikiem i ogarnąłem akcję siania. No i teraz pytanie, czy ja będę w stanie wziąć to na raz? Nie, no nie ma szans. Nie ma szans, żebym ja to wziął na raz, więc weźmiemy sobie jeszcze na 2 razy. Troszkę przeszacowałem, myślałem, że na 3 razy będę w stanie tutaj przejechać, ale nie ma takiej możliwości. Ursus pięknie wygląda, jak widzicie, naprawdę został wykonany z dbałością o detale, o wszystkie wskazówki, o wszystkie wskaźniki, o wszystkie elementy, które tutaj w tym Ursusie się znajdowały. Tam z przodu widzicie też Fiata w akcji, powoli pracownik kończy tutaj akcję na polu numer 54, jest już za połową, no więc w najbliższym odcinku prawdopodobnie spotkamy się już tutaj w terenie, który zostanie też przeze mnie nawieziony. Myślę, że zrobię to poza odcinkiem, bo to nie jest jakaś bardzo interesująca czynność, chociaż z drugiej strony wiecie co, ten odcinek nie trwa jeszcze jakoś bardzo długo, to może faktycznie jeszcze nawożenie trzeba będzie tutaj zrobić. Tylko tak, ja sobie teraz szybko zawrócę, o, tutaj na końcu. Podjadę, przejadę jeszcze raz i może faktycznie przejadę sobie tutaj rozsiewaczem nawozu, bo to nie zajęłoby jakoś bardzo dużo czasu. W ogóle zobaczmy sobie, jak wygląda sytuacja na polu numer 50-51. Tu nie ma kłopotu, bo tu były robione redliny, czyli automatycznie jeden sposób nawiezienia, jeden stopień nawiezienia został już tutaj zrobiony. No a na polu numer 53 jest też jeden stopień nawiezienia, czyli bardzo dobrze. Tu oczywiście były też chwasty, one zostały usunięte herbicydem, więc minus 10% do plonów będę miał, natomiast pole numer 52 nie jest jeszcze w żadnym wypadku nawiezione, więc na pewno będę mógł tutaj wjechać. Czy tutaj rośnie jęczmień? W ogóle muszę sobie to zobaczyć jeszcze. Tak, tutaj rośnie... nie, tutaj rośnie owies. Jęczmień sobie rośnie na drugim polu. Natomiast powiem wam, że to jest naprawdę fajny nowy nabytek, ja sobie go teraz tutaj podniosę, żeby przy okazji jechać szybciej. Naprawdę bardzo jestem zadowolony z tego sprzętu. To jest akurat maszyna z podstawki, nie wiem, czy ja ją kiedykolwiek wcześniej wykorzystywałem tutaj w Farmingu 22. No i teraz zaparkujemy sobie gdzieś tutaj. Ojojojojojojoja, co to się wydarzyło? No nie no, mówiłem, że jestem zadowolony z tego Ursusa, ale tak prawdę mówiąc, tak będąc szczerym, to jednak Ursus nie jest najlepszym sprzętem do tego typu czynności. O, tutaj jest mój rozsiewacz nawozu, to ja sobie od razu zrobię z niego pożytek. Przy okazji, zobaczcie, zatamowałem ruch na mojej drodze. Nikt nie jest w stanie mnie objechać. No trudno, zdarza się. Mam 453 litry nawozu. Czy teraz będę rozrzucał ten nawóz na całą szerokość? Okazuje się, że nie. No to ja chcę teraz skorzystać z całej możliwości mojego sprzętu, ze 100% jego wydajności. Tutaj klawiszem Ctrl Z, właściwie kombinacją klawiszy, mogę zmieniać szerokość roboczą, no i oczywiście dzięki temu mniej nawozu zużywać. No ale w tym momencie to ja akurat chcę wjechać na pole i po prostu rozrzucać ten nawóz najszerzej jak tylko się da. Okej. Ile tego będzie? 272 litry na minutę. No to wychodzi na to, że ja będę w stanie jechać jakieś 1,5 minuty właśnie w ten sposób. Zobaczmy sobie, jak to teraz wygląda tutaj z tej perspektywy. Okej, pole numer 52 powinienem być w stanie nawieźć za pomocą tego, co tutaj się znajduje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. Czy nawieziemy jeszcze jakieś pole dzisiaj? Lecimy szybko tutaj. Okej.
nawrotka i z powrotem. I teraz w drugą stronę, już mam mniej niż 300 litrów. W ogóle to z tej perspektywy fajnie to wygląda. Mógłbym nawet zmniejszyć minimalnie tą szerokość roboczą, ale w sumie nie wiem o ile. No bo tutaj naprawdę to pole nie jest jakieś wielkie. Przejeżdżam sobie dwa razy i ono jest nawiezione, ale nie dorzucam do tego drugiego pola, więc w sumie tragedii też nie ma. Spróbuję jednak wjechać jeszcze na pole numer 51 i 50, bo jeśli byłbym w stanie tam wjechać, to oznacza, że będę w stanie wykonać od razu tutaj nawożenie. To jest oczywiście bezpośrednio po zasianiu, no bo przecież redliny były tutaj robione. Natomiast pytanie, czy ja nie będę w stanie tego nawieźć już teraz? Nie, to nie jest możliwe do nawiezienia w tym momencie. No to sprawdzimy sobie jeszcze jedno pole, czy przypadkiem tutaj pole numer 53 nie jest możliwe do nawiezienia. Już widzę, że jest, już widzę, że jest. W takim razie spróbuję sobie nawieźć jeszcze pole numer 53. Przejadę sobie o w ten sposób. Mam nadzieję, że teraz nawozem dorzucam do samego końca. Tak właśnie to wygląda. Dokładnie. No to tutaj pole numer 53 jeszcze będzie nawiezione. Myślę, że nie będę wracał w tym momencie, bo zrobię sobie to tak, że po prostu wracając jeszcze nawiozę przy okazji pole numer 54. Chociaż nie, to nie ma sensu. To nie ma sensu. Natomiast prędzej nawóz mi się skończy, jak widzicie, bo już go zostało mniej niż 60 litrów, więc będę musiał pojechać do sklepu po prostu po nową dostawę, po nową partię nawozu, żeby tutaj móc skończyć akcję na tym polu. Zróbmy sobie na koniec jeszcze taką małą nawrotkę. No i to jest tyle. To jest tyle w takim razie. Rozsypałem cały nawóz, więc żeby robić to dalej, będę musiał odwiedzić sklep i po prostu trochę go dokupić. No ale pole numer 53 sobie ogarniemy. Tutaj oczywiście jeszcze to i tak mi nie wyrośnie. Jeszcze to będzie sobie rosło co najmniej 2 miesiące, więc za miesiąc mogę to jeszcze nawieźć w razie czego. No i tutaj kolejne te 4 pola będą w kolejce do nawiezienia, więc zrobię sobie to za jakiś czas. No a tutaj na pewno będę mógł już budować szklarnię, więc moi drodzy, trzymajcie się, no i oczywiście do zobaczenia w kolejnych odcinkach, bo tutaj będzie się działo, oczywiście w polskim stylu. Cześć!